kochani, w kolejnym filmie. Dzisiaj ostatnie w tym roku inspiracje i gadżety, historyczny moment. Zamykamy rok 2016. I pomimo, że grudzień nie był jakoś bardzo obfity w nie wiadomo jakie inspiracje, to mimo wszystko był dość przyjemny i kilka rzeczy jednak wam pokażę. Zaczniemy od zapachu. Zapachu, który pojawił się u mnie stosunkowo niedawno, ale jednak totalnie mną zawładnął i stwierdziłam, że muszę wam o nim opowiedzieć. To są świece z MAC Coles i konkretnie zapach Romans, który stał się totalnie moim ulubionym, odkąd tylko go powąchałam i odkąd tylko odpaliłam tą świecę. Bo jest po prostu cudowny. To jest taki słodkawy zapach, ale dosyć nieokreślony. Ma w sobie figę, ale jest taki, no jest, ojejku, no jest bardzo przyjemny. Wszystkie dziewczyny, którym dałam go wąchać w biurze, jak tylko paczka przyszła, stwierdziły, że to jest najlepszy zapach z wszystkich tych sześciu, które sobie zamówiłam. Po prostu jest bezkonkurencyjny, dlatego no musicie go spróbować koniecznie. Ja wam go serdecznie polecam, naprawdę. Dodatkowo fajnym właśnie jakby aspektem jest to, że te świece tak ciekawie wyglądają, bo wyglądają, jak widzicie, jak lampiony i naprawdę jest to dosyć interesujące. Mają dwa knoty, więc palą się równo, z tym nie ma problemu. No jest po prostu cudowna ta świeca, naprawdę nie mogłabym się nad nią rozpływać cały dzień, a i tak nie byłabym w stanie opowiedzieć, jak bardzo ją lubię. Kolejny gadżet, który dosyć często pojawiał się na moim Instagramie, to jest kubek. Kubek, który ja wam pokazywałam również przy okazji tego filmu, co lubię dostawać, jakie prezenty lubię dostawać na święta. To jest kubek ze Starbucksa, który ja sobie kupiłam za swoją kartę podarunkową, którą dostałam na urodziny od łobuzów. No, będzie mi on służył na pewno co roku w okresie świątecznym głównie, chociaż podejrzewam, że i pomiędzy świętami będę po niego sięgać, ale no wiecie, sam jego widok, to uszko w kształcie tego cukiereczka, cukierkowej laseczki, złote płatki, które są tutaj dookoła, naprawdę nadaje temu kubkowi niesamowitego uroku. Był częstą gwiazdą na moim Instagramie, bo bardzo go lubię, jest bardzo fotogeniczny, no, po prostu przyjemnie się z niego pije, naprawdę. Mam słabość do kubków i do takich właśnie ładnych rzeczy, także no nic na to nie poradzę. To był mój ulubiony kubek w tym miesiącu zdecydowanie. Przyznałam się szczerze, że w tym miesiącu w zasadzie nie kolorowałam, nie miałam kompletnie na to czasu, natomiast bullet journal prowadziłam bardzo sumiennie. I moim ulubionym gadżetem do bullet journala jest to pióro. To jest najprostsze, dziecięce wręcz pióro. Ono się nazywa Verturio. Venturio. I zamówiłam je, dlatego że kupiłam sobie jakiś czas temu na AliExpress takie kolorowe wkłady, naboje w sensie, i myślałam, że one będą pasować do moich piór, do tych, które mam, a które mam już od wielu lat, tak naprawdę od czasów swojej szkoły, swojego liceum, więc są dosyć wiekowe pióra. Okazało się jednak, że te naboje są zupełnie inne, są większe, dłuższe, szersze, no pod każdym względem są inne i nie nadawały się do żadnego z piór. Zapytałam na grupie Bullet Journal Polska dziewczyn, właśnie poprosiłam je o pomoc, w jaki sposób mogę znaleźć pióro, które będzie do tych naboi pasować. No i dziewczyny właśnie podsunęły mi to konkretne pióro. Znalazłam je na Allegro za 8 zł, więc żadna kasa, a okazało się, że jest fenomenalne. Po pierwsze, idealnie te naboje do niego pasują. Po drugie, z moimi piórami miałam taki problem, że one na początku, jak wiecie, jak zaraz, nie wiem, to pióro poleży i potem biorę, żeby nim coś napisać, to początek jest taki bardzo, bardzo ciemny, po czym im dłużej piszemy tym piórem, tym ono bardziej, jakby ten kolor staje się jaśniejszy. Z tym piórem tak nie jest, bo pomimo, że powiedzmy, ombre jest fajne. Kto nie lubi ombre? Ja lubię ombre, ale jak piszę, chciałabym mieć jednak jednolity kolor, a nie właśnie ombre, więc no super mi się sprawdziło. Piórem pisze się bardzo lekko, nie drapie kartki, no i w końcu mogę korzystać z moich kolorowych naboi. Na chwilę obecną jest w nim fioletowy, także piszę w moim bullet journalu fioletowym piórem. Da. Jeżeli chodzi o film, to jakoś za bardzo w tym miesiącu nie chodziłam do kina, ale byłam na jednym filmie, na jednym? Czekajcie. Tak,
w jednym. Jeśli chodzi o film, to w tym miesiącu jakoś za bardzo do kina nie chodziłam, ale byłam z Kakusem na jednym filmie, który mi się spodobał, więc postanowiłam wam o nim opowiedzieć. I chodzi tutaj o Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, czyli historię, która wydarzyła się na długo przed Harrym Potterem. Myślę, że dla wszystkich, którzy lubią klimaty Harry'ego Pottera, to będzie bardzo dobry film. Mnie troszeczkę rozpraszał główny aktor, bo jakiś był taki, wiecie, nieposkładany. Nie wiem, może to miało tak być, może on miał być taki trochę zwariowany, ale nie do końca mi się wydawało, że ta postać powinna taka być. Może to tylko moje mylne wyobrażenie. Niemniej jednak uśmiałam się bardzo, bardzo, bo te stworzonka, te zwierzaki były bardzo śmieszne i naprawdę można było się niesamowicie rozluźnić. Film mi się bardzo podobał i dla wszystkich właśnie fanów serii o Harrym Potterze myślę, że jest to taki film, który trzeba zobaczyć, no bo inaczej wasze zainteresowania będą niekompletne, tak? No nie no, dobra. To jest moje zdanie. Polecam wam go w każdym razie serdecznie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, warto. Naprawdę bardzo fajny film, żeby się odprężyć właśnie tą zimową porą. Wydarzeniem muzycznym, jeżeli chodzi o grudzień, zdecydowanie był koncert Ani Dąbrowskiej w Stodole. Jakoś w listopadzie ja dostałam 3 bilety z biletomat.pl z tej strony właśnie na koncert Ani Dąbrowskiej, więc stwierdziłam, że wezmę moje dziewczyny i pójdziemy sobie razem. Co prawda ja tego dnia byłam totalnie chora i naprawdę miałam gorączkę i no masakra, ale nie mogłam sobie odmówić właśnie tego koncertu. Byłam na nim co prawda przez godzinę, więc nie wiem, czy to jest połowa, czy więcej niż połowa. Godzinę występu Ani w każdym razie widziałam. No i widziałam swoje ulubione piosenki z najnowszej płyty, więc to mi zdecydowanie wystarczyło. Tam potem jeszcze ona grała utwory ze starszych płyt. Niemniej jednak byłam zaszokowana ilością osób, bo tak naprawdę stodoła była pełna. My stałyśmy na samym tyle, bo ja też nie chciałam jakoś się za bardzo do przodu pchać, bo i tak mi było dosyć gorąco, więc ludzi było full. Nie spodziewałam się po prostu, że tak dużo ludzi może być na tym koncercie, bo on był w środku tygodnia tak naprawdę i może dlatego jakby to nie o to chodzi, że ja nie wierzę, że Ania ma tyle fanów, bo nie, bo to jest fantastyczna artystka. Natomiast to był środek tygodnia, a jednak mimo wszystko ludzie naprawdę dopisali i było super. Muzyka na żywo to jest jednak muzyka na żywo i tam na żywo było wszystko, nie tylko wokale, nie było mowy o żadnym nawet minimalnym playbacku, był cały zespół, chórki, no cudowny, fantastyczny koncert, który bardzo mi się podobał i jeszcze raz dziękuję biletomatowi za bilety i za to, że mogłam w tym koncercie uczestniczyć, bo tam na koncercie nie byłam, a jak wiecie, lubię na nie chodzić. Jeśli chodzi o seriale, to nie oglądałam nic nowego. Raczej przez moją chorobę wróciłam do oglądania Glee. To był kiedyś mój naprawdę ulubiony serial, jeszcze przed Suitsami, po prostu kochałam oglądać Glee, to było coś cudownego. I zorientowałam się, że tak naprawdę nie dooglądałam do końca, bo ja skończyłam oglądać Glee w momencie, kiedy zniknął Finn, czyli kiedy właśnie aktor odgrywający jego rolę zmarł. I ja pamiętam, że ja wtedy jakoś tak, nie ze względu na to, że nie wiem, to był mój ulubiony aktor i dlatego przestałam oglądać, tylko jakoś tak to naturalnie wyszło, że przestałam oglądać. I teraz chcę sobie obejrzeć wszystko od początku do końca, do samego finału serialu. Mam nadzieję, że mi się to uda. Na razie obejrzałam pierwszy sezon, więc jeszcze trochę przede mną, ale to jest taki... Jeżeli jeszcze nie oglądaliście Glee, co wątpię, bo Glee było swego czasu bardzo głośno, to jest serial o chórze w amerykańskiej szkole średniej, powiedzmy w liceum. Czyli to jest niby taki serial młodzieżowy, ale też nie do końca. Głównie mnie do niego przyciąga forma musicalowa, bo tam jest dużo piosenek. To są piosenki nie tylko takie współczesne, ale też i troszeczkę starsze, które są zaaranżowane częściowo a cappella, częściowo nie. Głównie chodzi mi o tą stronę muzyczną. Ja najbardziej lubię właśnie te wszystkie utwory, które się tam pojawiają w różnych fajnych kontekstach, czasami połączeniach. No,
To jest to, co mnie najbardziej przyciąga i dlatego właśnie ten serial zawsze lubiłam. Dobrze, to by było wszystko, jeżeli chodzi o ostatnie inspiracje i gadżety w tym roku. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę, jak zawsze. Zostawcie mi w komentarzach Wasze odkrycia, czy to muzyczne, czy filmowe, czy gadżetowe, czy jakiekolwiek macie ochotę. Ja bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Zajrzyjcie do opisu, bo tam będziecie mieć listę wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłam, a także moje media społecznościowe. Polecam Insta Stories, jak zawsze. No a jeżeli jeszcze tego nie robicie, to gorąco zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, abyście mogli być z wszystkimi moimi filmami na bieżąco. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa! Take me to the show, we'll turn the lights down low.